Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Temat, który chcę dzisiaj poruszyć, jest tematem bardzo istotnym, zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy w przeszły piątek bodajże dowiedzieliśmy się z Poczty Polskiej, że gołębie nie będą w Polsce przez pocztę przewożone. Gołębie, jak również inne wszystkie ptaki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców, że jest to duży problem, zwłaszcza dla tych osób, które gołębie sprzedają, czy na przykład transportują pomiędzy różnymi hodowlami, my tutaj postanowiliśmy stworzyć firmę, która będzie się zajmowała transportem gołębi. Dzisiaj już od nas pierwsze gołębie pojechały. Pierwsze gołębie, które wozimy, już są w drodze. My tak natomiast do tego, oprócz, że gołębie tylko będziemy wozić, staraliśmy się stworzyć też system, który by umożliwiał ich bardzo łatwe po prostu pakowanie, transportowanie. I w związku z tym chcemy kolegom zaprezentować jeden z kartonów, który już wcześniej pokazywaliśmy. Ja go tutaj mam akurat. O, pokażę. O, to jest ten karton. Ten, który widzieliśmy, mamy takie kartony do transportu. To dotyczy takich sytuacji, gdzie sobie wsadzamy dwa gołębie, jednego, dwa gołębie. Odkładamy, możemy przenieść swobodnie. Natomiast do takiego transportu, kiedy będziemy wykorzystywali samochody, które będą przewozić większą ilość tych gołębi, stworzyliśmy inny rodzaj kartonu, który po złożeniu wygląda w ten sposób. Jest to karton transportowy na jednego gołębia, aczkolwiek on jest dość duży w środku, ja go pokażę. On tak wygląda. Tu możemy się przyjrzeć, on jest mocny, solidny, posiada otwory w odpowiednich miejscach, także gołąb na pewno tutaj będzie miał zapewnioną swobodną wentylację. Ja teraz pokażę karton, jeszcze drugi karton, ale też przejdziemy za chwilę, pokażemy, jak wygląda w naszych samochodach transport tych gołębi, dlaczego te kartony są nam bardzo wygodne. Pokażmy ten karton, który mamy, jak tak pokazałem, otwiera się w ten sposób od góry, to jest bardzo mocne zamknięcie, pewne, że w momencie, kiedy gołębia zrobimy, on nam pod środku będąc, skacząc, na pewno nie wypadnie. Karton taki normalnie, kiedy byśmy przewozili go czy coś, zajmuje dość dużo miejsca, znaczy objętościowo wygląda właśnie w ten sposób. Ja tylko podam jeszcze jego wymiary. Tutaj ma na zewnątrz 15 cm, 23,5 cm wysokości i 33,5 cm długości. I do tego kartonu, kiedy mamy takiego gołębia i żeby wiadomo, kiedy ktoś przewozi gołębie, dołącza do niego dokumentację, na przykład rodowody. Dlatego też, żeby łatwy to sposób transportować i nie było po prostu tego sprawy, że te rodowody się niszczą w trakcie transportu, czy jeszcze chcemy jakieś inne rzeczy włożyć tutaj, czy różnego rodzaju ulotki. My stworzyliśmy taki karton, podobny jak ten karton. On wygląda dokładnie tak samo, jest tylko jednak jakby, jeżeli tutaj zobaczymy, o, możemy zobaczyć. Wymiary ma wszystkie takie same, natomiast tutaj, tak jak widzimy, on stanowi połowę tego. Ale za to, kiedy go tutaj z sobą, te dwa kartony skleimy taśmą, taką przezroczystą, jak tutaj mamy, zaraz pokażę. O, tak jak teraz mamy, mamy łatwe tutaj miejsce, o, gdzie możemy, proszę bardzo, wyciągnąć. O, i teraz, kiedy mamy takie coś, możemy sobie, my tutaj przygotowaliśmy na przykład dokumentację, ale też my możemy oprócz dokumentacji tutaj te... Teraz akurat korzystamy z okazji i rozprowadzamy też tutaj za darmo pierwszy numer Pitman Magazyn, miesięcznika hodowców opracowywanego, redagowanego przez Rainera Pitmana, hodowcę, którego bardzo dobrze znamy. Do tego też dorzucamy dane teleadresowe oddziałów PZHGP, gdzie każdy z hodowców może sobie zobaczyć swój oddział, numer, sprawdzić, czy te dane się zgadzają. Jeżeli się nie zgadzają, to na stronie www.oddziale-pzhgp.pl dokonać korekty. A tutaj też do tego jest kupon na prenumeratę tego miesięcznika. I teraz takie różnego rodzaju materiały, które mamy, możemy tutaj wrzucić. Rodowód oczywiście zamykamy i kiedy tak mamy już to wszystko zrobione, spinamy to, sklejamy taśmą i tutaj my to już mamy, bo akurat do wysyłki się teraz przygotowują kolejne gołębie, za chwilę pokażę, jak to wygląda. O, tu zobaczmy, mamy pudełko takie zrobione, tutaj widzimy, jest miejsce na rodowód, tutaj ten rodowód jest, to jest akurat Reinharda Mila, tak, tutaj widzimy, a tutaj z boku siedzi gołąb. Proszę bardzo, gołąb też jest. O, tutaj sobie ten gołąb spędza czas. I teraz tutaj możemy zamknąć tutaj taśmą i jesteśmy pewni, że gołąb nam nie wyfrunie. Ja pokażę coś jeszcze. I tutaj mamy akurat, możemy to dowolnie łączyć w długość. Tutaj mamy akurat mały kartonik i kartonik troszeczkę większy. A tutaj mamy przykładowo, o, tego odstawię na bok. A tutaj mamy taki sam zestaw, tylko już, że są dwa gołębie tutaj dołączone. Każdy gołąb pojedynczo jest, że nie podziobią się. Staramy się tym gołębiom stworzyć jak najlepsze warunki do transportu. Także tak wygląda mniej więcej system, który opracowaliśmy i tutaj my teraz akurat mamy po 3-4 gołębie, zaraz pokażę, jak to wygląda, do tego też stworzyliśmy specjalny regał. Ja jeszcze tylko pokażę może takie kartony, które mamy, to jest akurat ta mniejsza wersja kartonu, duży jest taki sam, tylko po prostu jest tutaj troszeczkę szerszy. Pokażę, jak wygląda złożenie jego, bo jest bardzo proste. Tak go składamy,
Ważne jest, bo tutaj jest jedna część taka troszeczkę bardziej wodoodporna, bryzgoszczelna, taka bryzgoodporna. Natomiast tutaj jest taka część, która tego impregnacji nie posiada i to powoduje, że możemy te gołębie, jak one się tutaj załatwią, to kały jest łatwiej wchłaniany, wilgoć różnego rodzaju. Proszę bardzo, karton widzimy, jak składamy w ten sposób, jest bardzo proste złożenie jego. O, tutaj. O, ściśniemy. Tak, tu wciskamy ten drugi. Sugerujemy, żeby takie kartony sobie hodowcy nabywali drogą wysyłki pocztowej lub po prostu poprzez zamawianie, przyjechanie odpowiednio do hodowców. Te kartony obecnie mamy rozprowadzone już u kolegi Zbyszka Leksiaka w Koziegłówkach, u kolegi Manfreda Bulli w Prudniku, pod Prudnikiem w Twardawie. O, tak widzimy, proszę bardzo. Karton, o, tu się zamyka. Robimy zamknięcie. O, i taki kartonik uzyskaliśmy. Analogicznie składa się ten karton z dziurami dla gołębi. O, taki karton tutaj mamy jeden. On może też nie tylko do gołębi przy transporcie być używany, ale kiedy mamy taki karton, możemy sobie tutaj swobodnie wprowadzić różnego rodzaju dokumentację swoją, roczniki gołębi, różnego rodzaju ulotki, roczniki magazynów, które czytamy, różnego rodzaju miesięczniki. Na półce odkładamy, wtedy uzyskujemy, tak jak tutaj mamy taki regał z tych malutkich kartoników, które wcześniej pokazywałem, natomiast teraz możemy sobie sami jeden przy drugim, czy w takiej pozycji, do przechowywania różnego rodzaju dokumentacji. Teraz jeszcze pokażę za chwilkę, jak wygląda system transportu w samochodzie, kiedy takie gołębie już mamy spakowane, przygotowane do transportu i jak je przewozimy. Za chwilę pokażę, bo bardzo prosto możemy sobie, każdy hodowca, kupując takie kartony, jeszcze raz powiem gdzie, te kartony na razie w chwili obecnej możemy nabyć u kolegi Zbyszka Leksiaka w Koziegłówkach, u kolegi Manfreda Bulli w Twardawie, u kolegi Sebastiana Stoi w Czersku. Staramy się je pomału dostarczać do innych sklepów, natomiast duże zapotrzebowanie na te kartony, bo ta ilość, którą na chwilę mieliśmy, obecną tak przez kilka dni, no niestety została wyczerpana, ale jutro, pojutrze będą kolejne 1000 czy parę tysięcy tych sztuk, także spokojnie będzie można te kartony nabyć i wtedy hodowca, który będzie miał jakieś gołębie na sprzedaż, sugerujemy, żeby do nas zadzwonił, czy tam do kolegów, czy tam do tych punktów podjechał, które wskazywaliśmy, te kartony nabędzie, weźmie te kartony, przygotuje odpowiednio, wsadzi ilość gołębi i kiedy zamówi naszą usługę transportową w postaci, że kolega hodowca przyjedzie, przepraszam, kierowca przyjedzie, te gołębie zostaną mu tu przekazane i one będą rozwiezione po Polsce. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że ten karton pasuje również tutaj z boku, że można spokojnie użyć go tutaj z tym właśnie innym kartonem, który mamy wcześniej już tutaj wykonany, który pokazałem. Także to wszystko stanowi taką jednolitą całość. Także zachęcam i za chwilkę pokażemy jeszcze, jak wygląda system transportowy oparty o te kartony. Także na razie dziękuję i przejdziemy teraz do drugiej części. Witam serdecznie ponownie. Pokażemy teraz, jak wygląda system, który mamy do tych kartonów, o których wcześniej mówiłem, do transportu, żeby swobodnie przewozić. My sobie wykonaliśmy takie specjalne ze sklejki. To może być sklejka dowolnej grubości. No, wiadomo, cieńsza będzie lżejsza. Tu my wykorzystaliśmy sklejkę grubości 8 mm, można 6. Wszystko zależy, co kto ma do swojej dyspozycji i na ile umie takie coś wykonać. To jest prosta rzecz. Mamy taką specjalną podstawę. Ona ma tutaj 75 cm długości i tutaj ma około te 33,5 cm. Taka, żeby te kartony swobodnie wchodziły. I teraz tak, kiedy sobie do samochodu, który będziemy gołębie przewozić, wsadzimy tą, bierzemy, podnosimy karton taki. Tutaj mamy na przykład karton z dwoma gołębiami. Mamy tutaj w tej podstawie mamy specjalne wypustki, takie 2-centymetrowej wysokości, kiedy ten karton nam się tu nie przesuwa. Wsadzamy sobie tutaj kolejne paczki z gołębiami, na przykład tutaj, no tu już nie mamy miejsca na pojedynczy, bo wykorzystaliśmy ten karton, ale kiedy byśmy mieli inny, możemy tutaj dołożyć. Teraz jest tak to wszystko skonstruowane, że jak nawet do siebie dociśniemy te kartony, to tutaj w tym momencie wszystkie otwory są z sobą tak jakby zsynchronizowane, że jest przestrzał przez całość. Teraz kiedy mamy taki jeden segment, jeden taki poziom zrobiony, mamy sklejkę, drugą taką płytkę. Płytka druga jest wykonana podobnie, z tym, że tutaj są od spodu dane takie dystansowe listewki, które umożliwiają, że jak nałożymy jedno na drugie, i teraz ja pokażę z boku, to tutaj nam powstaje kanał wentylacyjny, który na pewno zapewni nam, że będzie swobodnie przepływało powietrze i żadne gołębie nie dostaną pozbawione jego dostępu i nie zdechną. I na to możemy sobie, zobaczmy, teraz postawić kolejne kartoniki z gołębiami i te gołębie sobie już z kierowcą, proszę bardzo, pojadą do miejsca ich przeznaczenia. Wkładziemy drugi tutaj taki karton. I sobie teraz, kiedy mamy na przykład, o, tu mamy akurat potrójny, zrobimy sobie potrójny taki, o, ustawimy na to, postawimy
ten karton i proszę bardzo, cały taki powstał nam estetycznie notabene wyglądający zestaw tych kartoników. Co ciekawe, tutaj wszystko jest, nie przesuwa nam się w transporcie, otwory, które są, mają swobodny dostęp do powietrza, no po prostu jest ładnie. No my to sobie zrobiliśmy jeszcze, że to możemy przykryć. O, a tutaj mamy pozostałe miejsce. Teraz akurat wieziemy tyle paczek, troszeczkę może więcej, jeszcze nie są wszystkie włożone, ale w ten sposób to wygląda. Tutaj oczywiście, kiedy ktoś będzie miał więcej pomysłu, będzie miał czasu, to może zwiększyć długość tego, żeby na większą ilość była tych kartonów. Jest naprawdę bez problemu, ale taki system pozwala nam też zachować funkcjonalność samochodu, gdyż samochód taki będzie niewykorzystywany tylko do przewozu gołębi, gdybyśmy zrobili taki stelaż na stałe zrobiony, czy metalowy, czy ze drewna. Natomiast tutaj możemy sobie swobodnie zrobić to, że nie tracimy funkcjonalności samochodu, czyli może być dzisiaj jeździmy z gołębiami, a jutro sobie możemy przewozić rodzinę, czy też inne towary. Zachęcamy też jeszcze, żeby oprócz transportu gołębi, tak jak już będziemy jeździć, to inne zwierzęta, kury, ptaki ozdobne, może teraz nie, bo jest ten zakaz ich transportu, nie dotyczy on oczywiście gołębi pocztowych, ale króliki, świnki morskie, psy, koty. Będziemy się starali po prostu w miarę możliwości zapotrzebowania takie też zwierzęta przewozić. Dla nich też będziemy na pewno mieli, co pokażemy, specjalne klatki, żeby swobodnie one się czuły, żeby nie były zestresowane. No i że hodowca, który, czy tam osoba, która je nabędzie, będzie chciała, będzie je odbiorcą, będzie mogła sobie swobodnie tutaj zobaczyć, w jakim one są stanie. No i też nam będzie łatwiej, bo gdyby takiego kota, psa, czy gołębie nawet tutaj też napoić, na pewno sobie z tym poradzimy, bo się może oczywiście zdarzyć, że się jakichś różnych względów transport takich może przedłużyć. Natomiast tutaj my gwarantujemy, że w tym momencie my będziemy się starali te gołębie jakoś napoić, nakarmić. Tutaj no, będzie to można na pewno zrobić. Także na razie dziękuję, do zobaczenia i zachęcam wszystkich do wchodzenia na stronę internetową. Mamy taką stronę nową zrobioną www.transportmałychzwierząt.pl i www.przewozmałychzwierząt.pl. Tam będą więcej informacji dotyczących szczegółów transportu, cennik, jak również też będziemy się starali tą na bieżąco w miarę tych potrzeb, które tutaj będą, rynek będzie przed nami niejako stawiał, modyfikować. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot i prosimy o obserwowanie, jak się ten przemysł transportowy niejako z siłą rzeczy, do czego poczta nas zmusiła, będzie rozwijał, a będziemy się starali też wozić te gołębie 7 dni w tygodniu, nie tak jak poczta od poniedziałku do środy przyjmuje, natomiast będziemy się cały tydzień je wozili. Także dziękuję, do zobaczenia, dobry lot.